Zaczynamy pielęgnację z Paniela od trymowania przed kąpielą, żeby jednak nie trymować na miękkim włosie. Będzie to dużo cięższe, ten włos nie będzie nam się tak układał, trzeba będzie śliski. Głównie u Anglików tak naprawdę jest przerost podszewka na grzbiecie, więc usuwamy maksymalną długość podszewka i wykładamy okrywówkę. W zależności od tego, jaką ma długość, są psy, które włos okrywowy węzić i wydarzyć, bo ona ma być również bardzo dziwa i elegancka. Angliki są mocniejszymi, bardziej krętymi psami. Obmacała i pojechała wszystkim bardzo dobre za fronty. Bo wszyscy budują kulami, fronta się okazuje, że te wszystkie pudle są płaskie jak deski. I ten właściciel był trochę na mnie zły, że ja go tak wyciąłem, że to moja wina, bo ta kula jest taka lekka, on zawsze był taki ciężki, dlatego nie ma frontu. A ja robię tego psa, jego siostrę robią dziewczyny w Krakowie. I ona tak i lekko połączymy przednią linią z tylnej łapy i wychodzimy pod kątem w stronę w prąd. Najniższy. Nie, to będzie połupło. No na tym poziomie tak, no przygotowaliście włos, czy nie umiecie nasadek używać, tylko po prostu to nie jest włos do tego rodzaju pracy nasadkami. Skóra musi się chronić w naturalny sposób, czyli zacznie na produkcję podszewka, bo musi się albo w lato przed słońcem ochronić, albo zimą przed zimą. No i teraz pies ma 4-5 miesięcy, jest goły i na nowo dostaje prawie sam podszewek. Jest go bardzo dużo. Dochodzi do tego, że no, ten podszewek ma już 2 cm. Skóra zaczyna się dusić, zaczyna być jej po prostu gorąco, więc którąś część wywala tego podszewka, obumiera. No i znowu przychodzi ten piesek do salonu. Zatem nie wiem, czy widzicie, ale ma coś cudownego, czyli zmora wszystkich. Przedziałek. To jest przedziałek na mostowiarka. Wszystko to, co jest trudne do opiewnania, to rzeczywiście jest właśnie to, czyli te przedziałki. Cudowne. Wychodzi na smyczy z salonu, wychodzi tą częścią i wychodzi